wykopane z cienia czasu, artefakty z II wojny światowej, nadal dostarczają cennych wskazówek na temat jednego z najbardziej przełomowych okresów w historii ludzkości. Te znaleziska, często nieoczekiwanie, opowiadają historię o męstwie, oszustwie, strachu i odkryciach, malując wyrazisty obraz wpływu wojny na szeroką skalę. Ten film zagłębia się w 15 najbardziej niesamowitych odkryć z okresu II wojny światowej, oferując wgląd w przedmioty, które pełnią rolę cichych świadków historii. Temat jest dość kontrowersyjny, a YouTube za takimi filmami nie przepada. Dlatego koniecznie zostaw łapkę w górę i oglądaj do samego końca, żeby poznać naprawdę szalone rzeczy na temat wojny. W kręgu tajemnic II wojny światowej opowieść o złocie Yamashity zajmuje prominentne miejsce. Nazwane na cześć generała Tomojukiego Yamashity, japońskiego dowódcy na Filipinach, to opowieść o ogromnych ilościach złota i innych łupów wojennych, rzekomo ukrytych w skomplikowanej sieci tuneli i jaskiń pod koniec wojny. Według legendy złoto pochodziło z krajów południowo-wschodniej Azji, zajętych przez siły japońskie. Rzekomo zostało splądrowane i przewiezione na Filipiny z zamiarem wysłania z powrotem do Japonii. Jednak wraz z przemianą wojennego losu przeciwko Japonii, skarb rzekomo został ukryty, czekając na odzyskanie, które nigdy nie nadeszło. Legenda nabrała znaczenia na początku lat 70., gdy filipiński ślusarz o imieniu Rogelio Roxas twierdził, że znalazł część skarbu. Późniejsze batalie sądowe Roxasa z ówczesnym prezydentem Filipin, Ferdynandem Marcos, który rzekomo skonfiskował jego znalezisko, przyciągnęły uwagę międzynarodową do opowieści. Mimo intensywnych poszukiwań i sporadycznych doniesień o znaleziskach skarbów, nigdy nie udało się przedstawić istotnych dowodów potwierdzających istnienie złota Yamashity. Jednak magnetyzm zaginionej skarbnicy nadal przyciąga poszukiwaczy skarbów i karmi liczne teorie spiskowe. Podczas gdy sceptycy argumentują, że legenda jest wynikiem powojennych trudności gospodarczych i złudzeń, inni widzą w niej ponure przypomnienie o ogromnych zbrodniach wojennych popełnionych przez imperialne siły japońskie. Czy skarb istnieje, czy nie, legenda o złocie Yamashity pozostaje fascynującym rozdziałem w skomplikowanej i często enigmatycznej narracji II wojny światowej. W sercu Berlina, głęboko pod ziemią, znajdował się bunkier Furii Hitlera, kompleks schronów przeciwlotniczych, w których Adolf Hitler spędził swoje ostatnie dni. Zbudowany jako część Kancelarii Rzeszy, bunkier był epicentrum reżimu nazistowskiego w ostatnich miesiącach II wojny światowej. Składał się z serii pomieszczeń, w tym kwatery Hitlera i jego bliskich współpracowników, sale konferencyjne, a nawet prywatny gabinet lekarski. Wraz z nadejściem Armii Czerwonej na Berlin w 1945 roku Hitler wraz z kilkoma swoimi współpracownikami i swoją towarzyszką Ewą Braun schronił się w bunkrze. To tutaj, 30 kwietnia 1945 roku, Hitler i Braun rzekomo popełnili samobójstwo. Dzisiaj położenie bunkra Führera oznaczone jest tablicą informacyjną na parkingu w pobliżu pomnika Holokaustu. Niemiecki rząd opierał się wezwaniom do dalszych wykopalisk lub bardziej szczegółowego upamiętnienia miejsca, aby uniknąć jego stania się punktem centralnym dla sentymentów neonazistowskich. Mimo minimalnej obecności fizycznej, bunkier Furii pozostaje dzisiaj symbolem ostatniego rozdziału dyktatury Hitlera. Jest on przerażającym przypomnieniem o destrukcyjnej ścieżce, którą podążył reżim nazistowski i katastrofalnym wpływie, jaki miał na świat. Ponure dzieje związane z jego pozostałościami nadal fascynują historyków i entuzjastów II wojny światowej, podkreślając ponury rzeczywisty koniec dni Hitlera. Jeden z trwałych mitów II wojny światowej to legenda o nazistowskim złotym pociągu. Według opowieści w 1945 roku, gdy siły alianckie posuwały się naprzód, niemiecki pociąg obładowany złotem, klejnotami i bezcennymi artefaktami został wysłany zbrodnicy w Polsce. Ten opancerzony, ciężko strzeżony pociąg rzekomo zniknął w sieci tuneli pod Górami Sowimi, częścią tajemniczego projektu Rieze,
ogromnego przedsięwzięcia budowlanego rozpoczętego przez nazistów. Zainteresowanie złotym pociągiem wzrosło w 2015 roku, gdy dwóch poszukiwaczy skarbów twierdziło, że je zlokalizowali w ukrytym tunelu za pomocą radaru penetracyjnego. Jednak kolejne dochodzenia polskich władz nie znalazły żadnych dowodów popierających te twierdzenia, co dodatkowo podsyca debaty wokół istnienia pociągu. Sceptycy twierdzą, że złoty pociąg to nic więcej jak mit, połączenie powojennych plotek i pogłosek. Zwolennicy natomiast utrzymują, że istnieje wystarczająco dużo poszlak, w tym relacje świadków i dokumentacja nazistowska, by sugerować, że pociąg mógłby być rzeczywisty. Legenda o nazistowskim złotym pociągu służy nie tylko jako fascynująca opowieść o skarbie, ale także jako przypomnienie o grabieży dokonywanej przez nazistów w całej Europie. Nieważne, czy pociąg istnieje, trwające zainteresowanie tą opowieścią podkreśla trwały wpływ II wojny światowej na naszą kolektywną wyobraźnię, oferując kuszącą tajemnicę splecioną z historyczną intrygą. Podczas rzezi i zniszczenia II wojny światowej unikalna operacja dezinformacyjna, znana dziś jako Armia Duchów, odegrała kluczową, choć mniej znaną rolę w zwycięstwie aliantów. Składająca się z różnorodnej grupy artystów, aktorów, architektów i inżynierów, 23. Specjalna Brygada Sztuki Stanów Zjednoczonych Armii Specjalnych specjalizowała się w taktycznej dezinformacji. Armia Duchów miała za zadanie zwodzić wroga, tworząc iluzję większych sił alianckich za pomocą mieszanki wizualnych, dźwiękowych i radiowych oszustw. Skutecznie odwracali uwagę i zasoby Niemców, tworząc taktyczne przewagi dla aliantów w wielu sytuacjach. Ich wizualne oszustwo osiągano poprzez użycie nadmuchiwanych czołgów, fałszywych samolotów, a nawet sztucznych budynków, wiarygodnie imitujących obecność instalacji wojskowych o dużym rozmiarze. Dezinformacja dźwiękowa polegała na użyciu potężnych głośników nadających dźwięki oddziałów i maszyn, podczas gdy dezinformacja radiowa polegała na przesyłaniu zmyślonych raportów i rozkazów przez operatorów. Chociaż oficjalnie zaklasyfikowana do lat 90., wpływ Armii Duchów na wojnę był znaczący. Przypisuje się im uratowanie tysięcy ludzkich istnień poprzez wprowadzanie w błąd sił niemieckich, szczególnie w ostatnich etapach wojny. Dzisiaj genialne strategie Armii Duchów są upamiętniane w filmach dokumentalnych i muzeach. W Kongresie Stanów Zjednoczonych rozważany jest projekt ustawy o przyznaniu Armii Duchów Medalu Złotego Kongresu, który doceniłby ich nieoceniony wkład. Dzięki tym nieustającym wysiłkom dziedzictwo Armii Duchów nadal trwa, podkreślając znaczenie kreatywności i pomysłowości w wojnie. Czołg Mysz, pancer E-8, lepiej znany jako Mysz, zajmuje znamienite miejsce w historii II wojny światowej. Zaprojektowany przez Ferdynanda Porsche'a i zamówiony przez Adolfa Hitlera, Mysz jest znana jako najcięższy, w pełni zamknięty pojazd bojowy wyposażony w pancerz, jaki kiedykolwiek został zbudowany. Ważąc niesamowite 188 ton, Mysz miała na celu przedarcie się przez linię wroga, pozostając niepodatnym na ataki. Jej ogromny rozmiar zawierał potężne uzbrojenie, w tym 128-mm główną armatę, zdolną do zniszczenia każdego czołgu alianckiego. Jednak jej kolosalna waga przysparzała także znaczących problemów praktycznych, w tym słabą prędkość, wysokie zużycie paliwa i niemożność przekroczenia większości mostów. Jeden z prototypów Myszy został schwytany przez Armię Czerwoną podczas ostatnich etapów wojny, gdy jego niemiecka załoga częściowo zniszczyła go, aby uniemożliwić schwytanie. Ten prototyp został odrestaurowany przy użyciu części z drugiego prototypu i obecnie jest wystawiony w Muzeum Czołgów w Kubince, niedaleko Moskwy, w Rosji. Czołg Mysz stanowi świadectwo skrajności w inżynierii wojennej oraz megalomanii, która często towarzyszy tego rodzaju przedsięwzięciom. Pomimo swojego niepowodzenia w wpływaniu na wojnę, Mysz nadal fascynuje entuzjastów militarnych i historyków, reprezentując unikalny rozdział w annałach wojen pancernych. Maszyna Enigma, wyłaniając się jako jeden z najbardziej ikonicznych symboli rozległej i tajemniczej sceny łamania kodów II wojny światowej, ucieleśnia głęboki wpływ kryptologii na bieg wojny. Ten skomplikowany wynalazek, stworzony przez niemieckiego inżyniera Artura Scherbiusa na początku XX wieku, początkowo przeznaczony był do użytku komercyjnego.
Jednak niemieckie wojsko szybko dostrzegło jego potencjał do bezpiecznej komunikacji i przystosowało go do złożonego narzędzia do szyfrowania wiadomości, które wydawały się nieprzeniknione. Maszyny Enigmy występowały w kilku modelach, wszystkie działające na tej samej zasadzie – serii obracających się mechanicznych rotorów, które mieszały proste teksty wiadomości w złożony szyfr. Gdy niemieckie wojsko używało urządzenia, wprowadzili dodatkowe warstwy złożoności, dodając więcej rotorów i tablicę podłączeń, która pozwalała na dalszą permutację liter. Pozorna niezwyciężoność Enigmy uczyniła ją groźną bronią w arsenałach Niemców, pozwalając im na bezpieczne przekazywanie strategicznych informacji. Ten płaszcz kryptograficznej tajemnicy odegrał kluczową rolę w ich operacjach wojskowych, od ataków U-botów na Atlantyku po ruchy na froncie wschodnim. Po wojnie liczne maszyny Enigmy zostały odnalezione i są teraz wystawione w muzeach na całym świecie. Materialne ucieleśnienia cichej wojny kodów i szyfrów, te relikty II wojny światowej, stanowią świadectwo walki intelektualnej, która toczyła się równolegle do wojny fizycznej, nieustannie przypominając nam o istotnej interakcji między technologią, wywiadem a wojną. Zatonięcie Bismarcka. Bismarck, kolosalny pancernik zbudowany przez nazistowskie Niemcy, stanowi jeden z najważniejszych rozdziałów wojny morskiej. Dzięki nowoczesnemu projektowi, potężnemu uzbrojeniu i ciężkiej zbroi, Bismarck stanowił znaczące zagrożenie dla alianckich szlaków żeglugowych, co uczyniło jego zniszczenie głównym celem. Zatonięcie statku rozpoczęło się od słynnej bitwy w Cieśninie Duńskiej w maju 1941 roku, gdzie Bismarck i krążownik Prinz Eugen starły się z brytyjskimi okrętami HMS Hood i HMS Prince of Wales. W tej potyczce Bismarck zatopił Hooda, co stanowiło jedną z najbardziej niszczycielskich strat morskich dla Brytyjczyków wojny. Po tej wygranej Bismarck próbował uniknąć ścigającej go brytyjskiej floty, zmierzając w kierunku bezpieczeństwa okupowanej Francji. Jednak szczęśliwy traf torpedy z samolotu Swordfish, startującego z lotniskowca HMS Ark Royal, uszkodził ruderę Bismarcka, uniemożliwiając skuteczne sterowanie. To pozostawiło statek bezbronny wobec zbliżającej się brytyjskiej floty. 27 maja brytyjskie pancerniki King George i Rodney oraz krążowniki Norfolk i Dorsetshire dogoniły Bismarcka i rozpoczęły bezwzględny atak. Do południa Bismarck tonął. Według relacji było to celowe zatopienie przez własną załogę, aby uniknąć schwytania. Wrak Bismarcka został odnaleziony w 1989 roku przez podwodnego archeologa Roberta Ballarda, spoczywając na głębokości niemal 15 700 stóp. Pozostałości statku są ponurym przypomnieniem o skali i intensywności II wojny światowej. Rękopisy z Martwego Morza, choć nie bezpośrednio związane z konfliktem, odkrycie ich podczas II wojny światowej znacząco ukształtowało nasze zrozumienie starożytnych dziejów i religii. Znalezione przypadkowo przez beduińskich pasterzy w 1947 roku niedaleko brzegów Martwego Morza, te rękopisy zawierają najstarsze znane kopie ksiąg Biblii hebrajskiej oraz inne żydowskie teksty i dokumenty. Początkowy chaos wojenny utrudnił badania i zrozumienie tych starożytnych skarbów. Dopiero w latach 50. dedykowany zespół uczonych mógł dokładnie przebadać rękopisy, ujawniając ich znaczenie. Teksty dostarczyły nieocenionych wglądów w judaizm i wczesne chrześcijaństwo, wpływając na myśl naukową na temat dokładności biblijnej, wierzeń religijnych i kontekstu życia Jezusa. Rękopisy zostały znalezione w 11 jaskiniach, z ostatnim odkryciem dokonanym w 1956 roku. W ostatnich latach postęp technologiczny pozwolił na nowe metody eksploracji i zachowania, prowadząc do dodatkowych odkryć w regionie. Dzisiaj większość rękopisów z Martwego Morza jest przechowywana w kolekcjach izraelskich, służb starożytności oraz w Grocie Księgi, części Muzeum Izraela w Jerozolimie. Niektóre pozostają w rękach prywatnych kolekcjonerów. Mimo trwających debat na temat pochodzenia i interpretacji rękopisów, ich odkrycie pozostaje jednym z najważniejszych znalezisk archeologicznych XX wieku, na zawsze związanych z burzliwą epoką II wojny światowej.
W historii II wojny światowej niewiele rozdziałów jest tak przerażających, jak historia niemieckich U-botów. Te potężne jednostki odegrały kluczową rolę w bitwie o Atlantyk, zatapiając niezliczone alianckie statki i zagrażając kluczowym liniom zaopatrzenia. Pomimo początkowego sukcesu, przewaga przechyliła się przeciwko U-botom, gdy alianci udoskonalali swoje taktyki i technologię przeciwpodwodną. Pod koniec wojny wiele U-botów zostało zatopionych lub opuszczonych, a ich wraki to ponury dowód na mroczny los tych sił podwodnych. Eksploracja wraków U-botów osiągnęła nowy poziom dzięki odkryciu U-869 u wybrzeży New Jersey w 1991 roku. Początkowo błędnie zidentyfikowany jako U-85. Prawdziwa tożsamość wraku nie została potwierdzona aż do 1997 roku. Los U-869 był początkowo niejasny, ponieważ znajdował się daleko od swojego rzekomego obszaru operacyjnego. Obszerne badania i niebezpieczne nurkowania ostatecznie ujawniły, że został zatopiony przez własną torpedę. Tragiczny koniec, który podkreślał niebezpieczeństwa, jakie groziły załogom U-botów. U-576, znaleziony w pobliżu wraku statku handlowego Bluefields, który zatopił w ataku na konwój, oferuje kolejny wgląd w brutalne bitwy konwojowe, które charakteryzowały wojnę na Atlantyku. Oba wraki odkryte w 1914 roku leżą praktycznie nietknięte, oferując spojrzenie na konflikt zamarzły w czasie. Podwodne groby tych U-botów pełnią rolę poważnych przypomnień o kosztach wojny. Ich stalowe kadłuby są teraz domem dla życia morskiego. Dla historyków i nurków stanowią one unikalną okazję do zbadania kluczowego aspektu historii II wojny światowej. Wraki U-botów przypominają nam o ludzkich losach uwikłanych w machinę wojny, poruszający echem konfliktu, który przekształcił świat. W miarę jak kontynuujemy eksplorację tych wraków, pogłębiamy nasze zrozumienie przeszłości i zachowujemy ją dla przyszłych pokoleń. Komnatę bursztynową, nazwaną ósmym cudem świata, stanowi jedną z najbardziej intrygujących zagadek II wojny światowej. Pierwotnie zbudowana w XVIII wieku w Pałacu Katarzyny w Karskim Siole, koło Petersburga w Rosji, komnata była arcydziełem sztuki barokowej, ozdobionej ponad 6 tonami paneli bursztynowych, podpartych liściem złota i lustrem. W roku 1941, podczas inwazji Niemiec na Związek Radziecki, komnata bursztynowa została rozmontowana i przetransportowana do Królewca w celu rekonstrukcji. Jednak wraz z zakończeniem wojny i zbliżaniem się aliantów, komnata bursztynowa zniknęła. Jej zaginięcie wywołało liczne teorie i rozległe poszukiwania. Żadne z nich jednak nie ujawniło jednoznacznie jej losu. Pomimo intensywnych śledztw przeprowadzanych przez radziecki, a później rosyjski rząd, ślad komnaty bursztynowej pozostaje nieznany. Jej położenie, czy to zniszczone, ukryte, czy w prywatnych rękach, nadal umyka zarówno historykom, jak i łowcom skarbów. Tymczasem starannie wykonana replika komnaty bursztynowej, efekt 20-letniego wysiłku niemieckich i rosyjskich rzemieślników, została odsłonięta w roku 2003 w Pałacu Katarzyny. Podczas gdy los oryginalnej komnaty bursztynowej pozostaje tajemnicą, jej replika nadal zachwyca odwiedzających, będąc świadectwem wyjątkowej artystycznej doskonałości oryginalnej kreacji. W małym niemieckim miasteczku Bad Erlson znajduje się skromna kolekcja budynków, które są domem dla najbardziej kompleksowego archiwum na świecie, dokumentującego ofiary i ocalałych z reżimu nazistowskiego. Archiwum Bad Erlson, znane także jako Międzynarodowe Biuro Poszukiwań, posiada ponad 30 milionów dokumentów opisujących okropności Holokaustu, przymusową pracę oraz przesiedlenia w czasie i po II wojnie światowej. Początkowo założone przez Czerwony Krzyż w celu namierzania zaginionych osób po wojnie, zakres archiwum został rozszerzony, aby zachować dokumentację z obozów koncentracyjnych, obozów zagłady, gett oraz więzień Gestapo, między innymi. Ta obszerna baza danych odegrała kluczową rolę w badaniach i wysiłkach restytucyjnych, pomagając ustalić fakty, weryfikować losy ofiar i ponownie łączyć rodziny rozdzielone przez wojnę. Archiwum Bad Erlson nie było w pełni dostępne dla publiczności aż do roku 2007 z powodu obaw o prywatność.
od tego czasu stało się niezwykle istotnym źródłem dla historyków, badaczy oraz krewnych ofiar, oferując wgląd w skalę i systematyczny charakter nazistowskich okrucieństw. Projekt cyfryzacji archiwum, rozpoczęty w roku 2016, umożliwił dotarcie tych dokumentów do globalnej publiczności poprzez inicjatywy takie jak Każde imię się liczy. Archiwum Bad Ellson nadal angażuje społeczeństwo w upamiętnianie ofiar. Dziś archiwum Bad Ellson stanowi potężne przypomnienie o okropnościach Holokaustu i kluczowym znaczeniu prawdy historycznej w walce z jej zakłamywaniem i fałszowaniem. W miarę zmniejszania się liczby ocalałych z Holokaustu, archiwum zapewnia, że ich historie oraz historie milionów ofiar nadal będą rezonować, będąc świadectwem jednego z najczarniejszych okresów w historii. Statek SS Gjar Sopa Silver Treasure, czyli historia SS Gjar Sopa i jego cennego ładunku, należy do najbardziej niezwykłych odkryć skarbów związanych z II wojną światową. Brytyjski parowiec handlowy, obładowany ogromnym skarbem w postaci srebrnych baryłek, został zatopiony przez niemiecki okręt podwodny w 1941 roku. Wrak Gjar Sopa spoczywał nietknięty na dnie Atlantyku przez ponad 7 dekad, zanim jego skarb wreszcie został wydobyty na powierzchnię. Gjar Sopa początkowo pływał dla brytyjskiej firmy żeglugowej British India Steam Navigation Company, ale został zmobilizowany do służby w brytyjskim Ministerstwie Transportu Wojennego podczas II wojny światowej. W grudniu 1940 roku wypłynął z Kalkuty w Indiach z dużym ładunkiem herbaty, żelaza i srebra. Srebro, które liczyło około 7 milionów uncji, stanowiło mieszankę prywatnych baryłek i kruszców własności rządu, mających zwiększyć skarbiec wojenny Wielkiej Brytanii. W lutym 1941 roku, podczas próby dotarcia do Galway w Irlandii, Gjar Sopa, pozbawiony paliwa i zmaltretowany przez wzburzone morze, odłączył się od swojego konwoju. Niemiecki okręt podwodny U-101 zauważył odizolowanego Gjar Sopa i zatopił go torpedą, powodując szybkie zatonięcie statku. Spośród 85 osób na pokładzie, tylko jedna przeżyła koszmar, wracając na ląd po 13 dniach w szalupie ratunkowej. Akcja wydobycia, przeprowadzona między 2012 a 2013 rokiem, odzyskała ponad 99% z zarejestrowanego ładunku srebra, czyli ponad 110 ton, co czyniło to największym odzyskiem cennego metalu z wraku statku w historii. Niesamowita głębokość i trudne warunki miejsca wraku wymagały użycia zaawansowanych zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych, ROV-ami i innych nowoczesnych technologii głębinowych. Dziś historia SS Gjar Sopa i jego srebrnego skarbu stanowi fascynującą opowieść o odkryciach historycznych, podkreślając, jak nowoczesna technologia może odsłaniać tajemnice ukryte na dnie oceanu przez dziesięciolecia. Udane operacje ratownicze nie tylko odzyskały znaczną sumę cennego metalu, ale także ujawniły niezwykły rozdział w historii żeglugi, spleciony z szerszą narracją II wojny światowej. W miarę jak kontynuujemy eksplorację oceanów, fascynujące jest zastanowienie się, jakie inne pozostałości naszej wspólnej przeszłości czekają na odkrycie w mrocznych głębinach poniżej. Wrak USS Indianapolis. Zatonięcie USS Indianapolis podczas ostatnich etapów II wojny światowej pozostaje jednym z najbardziej tragicznych wydarzeń w historii amerykańskiej marynarki wojennej. Po dostarczeniu komponentów bomby atomowej Little Boy na wyspę Tinian, statek został storpedowany przez japoński okręt podwodny na Morzu Filipińskim 30 lipca 1945 roku. Spośród niemal 1200 członków załogi przeżyło tylko 316. Wielu z nich zginęło z powodu ekspozycji, odwodnienia i ataków rekinów. Wrak USS Indianapolis pozostał nieodkryty przez ponad 70 lat. Jego położenie było równie nieuchwytne, co tragiczne. Dopiero w roku 2017, przy wsparciu postępujących technologicznie oraz wysiłków cywilnego zespołu badawczego pod przewodnictwem współzałożyciela Microsoftu, Paula Allena, wrak został zlokalizowany na głębokości ponad 18 tysięcy stóp pod powierzchnią oceanu. Odkrycie USS Indianapolis
przyniosło poczucie zamknięcia dla ocalałych i rodzin ofiar, stanowiąc surowe przypomnienie o nieszczęśliwej podróży statku i poświęceniach tych, którzy na nim byli. Szczegółowe badania i oględziny wraku od tego czasu dostarczyły istotnych spostrzeżeń na temat ostatnich chwil statku i umożliwiły odpowiednie upamiętnienie jego miejsca w historii. Teren wraku jest teraz uznawany za grób wojenny. Prowadzone są ciągłe działania mające na celu jego ochronę i zachowanie jako jednego z najbardziej ikonicznych wraków z okresu II wojny światowej. USS Indianapolis nadal fascynuje zarówno historyków, jak i archeologów morskich oraz ogół społeczeństwa. Jej tragiczna historia na zawsze pozostanie w zapisach historii marynarki wojennej. Statek z amunicją SS Richard Montgomery to jedno z bardziej przerażających i ciągłych przypomnień II wojny światowej, które leży tuż pod powierzchnią ujścia Tamizy, niedaleko Sheerness w Anglii. Wrak SS Richard Montgomery, amerykańskiego statku Liberty obładowanego materiałami wybuchowymi, stanowi ciągłe zagrożenie i wyraźne przypomnienie o nierozwiązanych sprawach wojennych. SS Richard Montgomery służył do dostarczania zaopatrzenia dla sił alianckich. Został załadowany około 7000 ton amunicji w Hog Island w Filadelfii, by przetransportować ją do Cherbourga we Francji. Jego ładunek obejmował materiały wybuchowe, detonatory, bomby różnych rozmiarów oraz nabojówkę do broni strzeleckiej. SS Richard Montgomery dotarł do ujścia Tamizy, zakotwiczył w obszarze przeznaczonym dla statków potrzebujących oczekiwać na lepsze warunki lub miejsca do rozładunku. Montgomery osiadł na mulistym morskim dnie z powodu odpływu i nadmiernego obciążenia. Pomimo prób uwolnienia statku, ostatecznie złamał się na pół i zatonął, zabierając ze sobą niebezpieczny ładunek. SS Richard Montgomery symbolizuje długotrwałe skutki II wojny światowej. Jego obecność stanowi potężne przypomnienie o destrukcyjnym potencjale wojny. Trwające zaniepokojenie związane z niebezpiecznym ładunkiem na wraku i potencjalna katastrofa, którą mógłby spowodować, podkreślają wyzwania związane z wojennymi relikwiami i konieczne środki zaradcze w celu ich zarządzania. SS Richard Montgomery stanowi fascynującą i przestrogą, podkreślając długotrwałe zagrożenia i historyczne pozostałości globalnego konfliktu, który zakończył się ponad 70 lat temu. Incydent w Roswell, choć nie jest konwencjonalnym odkryciem związanym z II wojną światową, ma swoje korzenie w konflikcie i był przedmiotem intensywnej fascynacji, debaty i teorii spiskowych przez dziesięciolecia. To wydarzenie przyczyniło się do kształtowania nowoczesnych postrzegania zjawisk pozaziemskich, dając początek zjawisku kulturowemu, które wykracza poza obszary historii i wkracza w dziedzinę kultury popularnej. Incydent rozpoczął się, gdy lokalny farmer, WW Brazil, odkrył nietypowe szczątki rozrzucone po swojej posiadłości w Nowym Meksyku w lipcu 1947 roku. Szczątki, opisane jako metalowe pręty, taśmy aluminiowe i solidny papier, nie przypominały niczego, z czym Brazil był zaznajomiony. Po zgłoszeniu swojego znaleziska miejscowemu szeryfowi, wojsko na lotnisku Roswell Army Airfield zostało poinformowane, które natychmiast zabezpieczyło szczątki. Dziś incydent w Roswell jest centralnym punktem amerykańskiej mitologii UFO. Roswell w stanie Nowy Meksyk przyjmuje swoje unikatowe miejsce w historii poprzez Muzeum UFO, coroczny festiwal UFO oraz różne firmy o motywach kosmicznych, przyciągając turystów z całego świata. Choć incydent w Roswell miał miejsce po II wojnie światowej, jego związki z konfliktem poprzez projekt Mogul i atmosferę wczesnej ery zimnej wojny czynią go istotną częścią szerszej narracji o tym okresie. Pozostaje on intrygującym epizodem historii, w którym fakty, fikcja i spekulacje splatają się, tworząc fascynującą opowieść o tajemnicy i nieznanym. W miarę zgłębiania incydentu w Roswell i licznych debat wokół niego, napotykamy fascynujący aspekt powojennego społeczeństwa i jego trwały wpływ na kulturę popularną.